Wolne głosy, wieczorne wolne głosy. Kontynuujemy oczywiście. Politycy w studio Telewizji Republika, ale zanim panów przedstawię, to przypomnę, a w zasadzie powiem, że trwa nasza sonda SMS-owa na moment, na kilka minut, ale można głosować. Pytamy o to państwa dzisiaj, czy PiS zdobędzie większość w wyborach parlamentarnych. Jeżeli państwo uważają, że tak, że jest to możliwy scenariusz, wówczas SMS o treści 1, a jeżeli państwo uważają, że nie, SMS o treści 2 na numer 72075. Czekamy zatem na państwa głosy. I właśnie nasi goście, pan Paweł Piskorski, Stronnictwo Demokratyczne, i pan Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Senatu. Witam panów bardzo serdecznie. Dzisiaj Platforma Obywatelska dziękowała Bronisławowi Komorowskiemu za kampanię wyborczą, za to, że jest z Platformą, w zasadzie był, ale też ma być. Takie szczere to było spotkanie, czy raczej takie spotkanie, które odbyć się musiało, bo ferment był już tak duży, że trzeba było to jakoś ten balon przekuć? Jeśli można, ja po prostu po ludzku współczułem Bronisławowi Komorowskiemu, dlatego że tak jak był obrażany przez dwa dni, to wytworzyło się poczucie, że nawet jeśli by było prawdą, że oni chcieli go mu podziękować, nagrodzić jakąś owacją, to zresztą nie jest rzecz jakaś nadzwyczajna, bo przecież partie przegrywające takie rzeczy robią dla swoich kandydatów. Ale ponieważ to zostało wpisane w ten kontekst wypowiedzi pod tytułem kto to jest Komorowski, on nas nie reprezentował, sztab był nie z Platformy, więc ja mu po prostu po ludzku współczułem. I to jest pierwsze moje uczucie, a drugie, że to jest kontrproduktywne. Ja mam wrażenie cały czas, że Platforma, reakcją Platformy na to, co się stało, jest rozmawianie ze sobą. Bo to była impreza integracyjna tak naprawdę. Znaczy, to była impreza pod hasłem przecież udowadniamy, że się nie kłócimy, że nie ma między nami różnic poglądów, że nie chcemy się rzucić sobie do gardła, jak przyjdzie... No, może to jest ważne, może to trzeba wyborcom pokazać, że jednak będziemy razem. Ale jest pani pewna, że to jest metoda? Dlatego, że jeśli... ja pytam pana. Tak, moja opinia jest taka, że jeśli gdzieś był deficyt poważny tej kampanii, to on był między innymi w tym, że było starcie elit zadowolonych z tego, co jest, i starcie odczucia społecznego, które czasami było nawet nie tyle za czymś, co było w kontrze do tej elity, która rządzi. A to była impreza elity. Była impreza klubu parlamentarnego, zadowolonych parlamentarzystów, którzy nagradzają Komorowskiego, którego przez dwa dni otłukiwali w różny sposób. Ja cały czas mam wrażenie, że ta retoryka, którą oni przyjęli, że w zasadzie tą kampanię przegrali dlatego, że były złe klipy, że Bronisław Komorowski popełnił kilka gaf, no i że był słaby sztab, to oznacza, że oni nie zrozumieli tego procesu, który się wydarzył, a to z kolei grozi, że grozi, albo dla niektórych może być pozytywne, że stracą władzę jesienią, bo tak się nie da nadrobić tego dystansu. To sam prezydent Bronisław Komorowski mówił, żyjemy w złotym wieku, to są najlepsze czasy. Dawno tak dobrze w Polsce nie było. No i tak, i ta decyzja wyborców, decyzja suwerena spowodowała szok u prezydenta. Przez 4 dni nie pokazywał się i chcieli coś zrobić. Chcieli faktycznie pokazać jedność, pokazać, że w dalszym ciągu będą wspólnie pracować, walczyć. Najlepszą ilustracją jest to, co zrobił Andrzej Duda następnego dnia. Wyszedł do ludzi, podziękował, chciał się spotkać z nimi. To, o czym pan mówił, to widać właśnie, że Platforma zamknęła się, otoczyła się celebrytami, ogrodziła się ludźmi z tego układu, ich układu, który uległ takiemu scementowieniu. I faktycznie widać po dzisiejszej tej uroczystości, bo taka uroczystość, nie wiem, no podziękowanie, no społeczeństwo podziękowało, to tak wszyscy w tej chwili w internecie to komentują, społeczeństwo 4 dni temu, a Platforma Obywatelska dziś dziękuję panu prezydentowi. Natomiast mnie jako politykowi opozycji właściwie to bardzo się podobało, bo to zwiastuje to, że ta odpowiedź na państwa sądy będzie jednoznaczna. Chyba chciałbym bardzo, no, żebyśmy mogli samodzielnie rządzić i stworzyć rząd po wyborach, ale Platforma chyba nie zyskała. Ja jestem przekonany, że nie zyskała dziś nic. Natomiast jeśli prezydent faktycznie włączy się w kampanię, tak jak dziś obiecywał, będzie
aktywne. Myślę, że to nie przysłuży się Platformie Obywatelskiej. Włączy się bo pana to jedno... zdaniem? Moim zdaniem nie włączy się. Platforma nie włączy. Chciała, żeby on się włączył? No, dlatego, dzisiaj że... pani premier prosiła o to. O nie, nie. Tu bym chciał państwa uwagę zwrócić na subtelności. Bronisław Komorowski używał na przykład sformułowania front. Niezależnie od tego, jak ono się historycznie kojarzy, to oznacza, że coś większego niż Platforma ma zgromadzić się w jednym miejscu i wygrać wybory, uniemożliwić dojście PiSu do władzy. No to zależy, jak to interpretować. No, kiedy mówiła pani premier... Mówił też o ruchu, takim ruchu społecznym podczas przemówienia, prawda? Wieczór wyborczy. I wieczór. Znaczy, początkowo to mówił i na koniec. Moim zdaniem to było tak, że Bronisław Komorowski dawno, dawno temu, czyli na początku kampanii, kiedy miał bardzo duże poparcie, zadeklarował coś, co potem zostało przez Platformę wygaszone, czyli że on ma poparcie większe niż Platforma, bo przecież to interes Platformy był taki, żeby go skojarzyć w tej kampanii wyłącznie z Platformą, a interes wtedy jeszcze 65-procentowego kandydata Bronisława Komorowskiego, żeby pokazać, że on jest, ma znacznie szersze poparcie niż Platforma. Platforma i wtedy przecież mówiło się o tym, że komitet poparcia będzie zróżnicowany, że to nie będą tylko ludzie Platformy. W finale się okazało, że to była tylko Platforma, że kampanię prowadzili tylko ludzie Platformy, w terenie reprezentowali sztaby tylko ludzie Platformy, czyli to zostało w kampanii przez Platformę, wydaje mi się, przytłumione. I jeśli potem na koniec tej kampanii Bronisław Komorowski znowu wraca do wątku, że ten, nazwijmy to blok czy front, który po tej stronie platformowej stoi, on powinien być szerszy niż Platforma, to bardzo charakterystyczne, zwracam państwa uwagę na ten niuans, jest to, że pani premier i kilku polityków Platformy, na przykład pani Gronkiewicz-Waltz, natychmiast mówią, nie, to o Platformę chodzi. To oznacza, że ich, że oni nie zamierzają żadnego powiedziałbym kroku w stosunku do tego, co mówi pan prezydent Komorowski zrobić. Oni zamierzają po prostu startować w tych wyborach i jeszcze raz powtórzę, jeśli oni uważają, że przegrali przez słabe klipy i kilka błędów Komorowskiego w tej kampanii, to znaczy, że się niczego nie nauczyli. No dobrze, no ale to ja w takim razie odwrócę to, co pan powiedział. A czy jeżeli Bronisław Komorowski mówi o ruchu, o froncie, o bloku, to znaczy, że on ma jakiś plan polityczny na siebie? I od razu drugie pytanie, czy w Platformie Obywatelskiej, bo nie pytam o to, co jest poza Platformą, w samej Platformie Obywatelskiej jest zaplecze Bronisława Komorowskiego? Jest jakaś grupa, którą on może uważać za swoich ludzi? Tego nie wiem, bo nie byłem nigdy w Platformie Obywatelskiej. Trudno jest mi ocenić, mogę tylko domyśleć się. Wydaje mi się, że Bronisław Komorowski nie ma planu politycznego. Nie ma, dlatego że myślał o reelekcji, był przekonany, że będzie w dalszym ciągu prezydentem i nie sądzę, żeby przez kilka dni powstał jakiś rozsądny plan polityczny, działalności politycznej Bronisława Komorowskiego. Mnie się wydaje, bo pani zadała przed chwilką, pani redaktor zadała pytanie, czy włączy się w kampanię wyborczą Platformy Obywatelskiej. Jestem przekonany, że nie, bo ani Platforma nie będzie chciała, ani Bronisław Komorowski nie będzie chciał. Ja też się zastanawiam, czy po tym dzisiejszym zbliżeniu, w chwili, kiedy dojdzie do wyraźnego odejścia i rozejścia się, czy Bronisław Komorowski nie zwróci się do tworzącej się w tej chwili siły politycznej wokół Balcerowicza i Petro. Tak myślę, że to jest możliwe. I jeśli jego zaplecze polityczne, to, które było w Pałacu Prezydenckim, przesunie się i pójdzie tam, no to być może Bronisław Komorowski, jeśli nie nastrzela, ale stanie również i w tej tworzącej się partii politycznej, ruchu politycznym. To samo pytanie do pana Pawła Piskorskiego. Jak pan... Ten scenariusz, który pan senator przedstawia, jest nierealistyczny, bo tu nie ma czasu na to. To znaczy jest niemożliwy taki shift, który by zaszkodził Platformie. Czyli Bronisław Komorowski w tej kampanii będzie po stronie Platformy, ale pamiętajmy, że na tej kampanii się nie kończy życie. Jeśli Bronisław Komorowski ocenia, że Platforma jesienią straci władzę, a to jest pogląd, uprawniony. To oznacza, że Platforma w dzisiejszej formule, tam dojdzie do wielkiego trzęsienia ziemi. I to trzęsienie ziemi będzie pod hasłem, kto jest winien. Skoro Bronisław Komorowski mówi tak, ja mam dzisiaj 48% poparcia, nawet więcej i tyle ludzi za mną zagłosowało, no to między wierszami mówi, a zobaczymy, na ile was zagłosuje jesienią i wtedy się porównamy, czyje poparcie jest więcej.
największe. Jeśli Bronisław Komorowski mówi, stwórzmy szeroki front, nie zasklepiajmy się w Platformie, a kierownictwo Platformy powie, nie, 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 my sami tu sobie poradzimy. Bronek, dziękujemy bardzo, dziękujemy, ale my sobie poradzimy. Obniżenie wieku emerytalnego do 63 lat. I ta koncepcja padnie, to znaczy jeśli oni przegrają wybory w tej koncepcji, to Bronisław Komorowski powie do Platformy, która przeżyje, chociażby ze względu na to, jak funkcjonuje ustawa o partiach politycznych, dopłaty i tak dalej, więc Platforma nie zaniknie. On do tej Platformy powie, słuchajcie, no to jest druga rzecz, bo ja nie budowaliście na moim poparciu, nie chcieliście mnie w kampanii, bo to też tak może być, nie chcieliście mnie w kampanii. Dwa, nie skorzystaliście z mojej rady, żeby budować szerszy front polityczny. I trzy, tak naprawdę nie, bo to też nie jest do końca jasne, nie wykorzystaliście szansy, którą wam dam w postaci referendum na to, żeby się odbić, dogadać z Kukizem i coś takiego zrobić. Więc ja nie sądzę, żeby to oznaczało, że środowisko samego pana prezydenta przed wyborami odejdzie od Platformy, zdradzi. To jest w ogóle nierealistyczne. On wyszedłby jako zabójca tego środowiska. Moim zdaniem to jest trochę zbieranie punktów po wyborach, na sytuacji, a co będzie i kto wtedy będzie tworzył Platformę, kto będzie decydował o tym, jak będzie wyglądało kierownictwo Platformy po przesileniu, jeśli ta ekipa padnie. Dobrze, to ostatnie pytanie. Czy Donald Tusk będzie starał się wesprzeć Platformę w kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi, które są tak naprawdę już się zaczęło? Nie sądzę. Nie zaangażował się w tą kampanię i myślę, że w kampanię Platformy Obywatelskiej, w kampanię tą następną, która nas czeka, ale nie zaangażuje. Ale może nie miał takiego interesu akurat w tej kampanii. Myślę, że z tej pozycji, jaką w tej chwili zajmuje, byłoby to bardzo niewygodne, nieeleganckie również i chyba Donald Tusk już myśli o emeryturze politycznej i nie zaangażuje się. Moim zdaniem się nie zaangażuje. Pan Paweł Piskorski. Nie zaangażuje się, ale z zupełnie innych powodów, to znaczy dlatego, że nie myśli o politycznej emeryturze. Po pierwsze, bardzo źle by było w Brukseli odebrane, jeśli on by w tej funkcji zaangażował się partyjnie, a proszę zwrócić uwagę, że to jest pierwsza połowa jego kadencji. Znaczy to wcale nie znaczy, że on na pewno na 100% będzie na drugą połowę, ale drugi powód jest właśnie też związany z jego planami. Jeśli on ma wrócić, jeśli w jego mniemaniu on ma startować w wyborach prezydenckich za 4,5-5 lat od dzisiaj, to on musi wrócić jako osoba nieobciążona klęską Platformy, której mogą się różne osoby spodziewać i w związku z tym on się nie może dać z tym skojarzyć. On musi być w tym gronie ludzi, którzy mówią, no dobrze, jak ja rządziłem, było fajnie, no wystarczyło, że was zostawiłem na rok i zobaczcie, co zrobiliście. Więc zgadzam się z tezą, że on się nie zaangażuje, ale dokładnie z odwrotnego powodu, ponieważ ma plany polityczne, to on nie chce iść na emeryturę. A my państwa pytaliśmy, czy PiS może zdobyć większość w wyborach parlamentarnych. No i wyniki właśnie. 93% z państwa uznało, że tak, że jest to bardzo prawdopodobny scenariusz, 3% z państwa, że nie jest to prawdopodobny scenariusz. Bardzo dziękuję. Pan Paweł Piskorski, Stronnictwo Demokratyczne, pan senator Stanisław Karczewski, Prawo i Sprawiedliwość, wicemarszałek Senatu byli państwa i moimi gośćmi, a za chwilę kulisy manipulacji Flesz.